Rząd zapowiada wyższe kary za przestępstwa przeciw funkcjonariuszom policji. Do końca tego miesiąca projekt ma przygotować Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jaworzyna Śląska. Dwóch mężczyzn zaatakowało funkcjonariuszy policji. To nie pojedynczy wybryk. Policjanci za każdym razem muszą liczyć się z agresją, wskazuje komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk. Policjanci to są ludzie, fantastyczni ludzie, którzy zakładają te granatowe mundury po to, aby z narażeniem własnego życia i zdrowia każdego dnia nam wszystkim nieść i zapewniać tę jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas, jakim jest poczucie bezpieczeństwa. O tym, że policjanci dobrze wykonują swoją pracę, świadczą statystyki. Dzisiaj to Policja Polska jest tą instytucją, która cieszy się zaufaniem około 80% społeczeństwa polskiego. Państwo chce zrobić więcej, by skutecznie chronić funkcjonariuszy, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Bezpieczeństwo policjantów musi być wzmocniony, bo oni dbają o nasze bezpieczeństwo. Do końca miesiąca resort spraw wewnętrznych przedstawi projekt, który ma skuteczniej chronić policjantów, mówi minister Mariusz Kamiński. Jedną z metod będzie zaostrzenie kar za popełnienie tych przestępstw, czyli naruszanie nietykalności funkcjonariusza, czynną napaść na funkcjonariusza, zwłaszcza tę napaść, gdzie funkcjonariusz doznaje uszczerbku na zdrowiu. Takich przypadków na przestrzeni ostatnich lat były tysiące. Minister Mariusz Kamiński wskazał, że w Polsce jest około 100 tysięcy policjantów. 50 tysięcy to przypadki znieważenia policjanta. 20 tysięcy to przypadki naruszenia nietykalności cielesnej.